Pani marszałek, panie ministrze, Wysoki Sejmie. Krajowa sieć onkologiczna to zdecydowana i konkretna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w walce ze śmiertelnym wrogiem, rakiem. Piszemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości nowy rozdział historii nowoczesnego i kompleksowego ujęcia polskiej onkologii. Rak to nie wyrok, głosi wymowne hasło. Ale jest jeden zasadniczy warunek – edukacja i wczesne wykrycie raka, a następnie szczegółowa i szybka diagnostyka oraz wdrożenie kompleksowej, nowoczesnej, często innowacyjnej terapii z dążeniem do terapii spersonalizowanej. Na to wprowadzenie do systemu przyjaznego doradcę, koordynatora, swoistego adwokata, pacjenta onkologicznego, by nie czuł się zagubiony w systemie, by stale towarzyszyły mu profesjonalne wsparcie, bo i tak już jest pokrzywdzony przez los. Zatem wpisujemy się w następne symboliczne hasło – mamy haka na raka. Wprowadzamy do systemu potężny oręż w walce z rakiem, właśnie Krajową Sieć Onkologiczną. Pytanie, panie ministrze. KSO wdrażamy po realizacji pilotażu. Proszę, panie ministrze, powiedzieć o efektach końcowych i ocenić ten pilotaż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.